Cześć, siemaneczko wszystkim, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Dragon Age. Dobra, lecimy tutaj do naszego Dobre ban. miejsce do obrony. To dziwne, jak spokojnie zamek wygląda z daleka. Można by pomyśleć, że w środku nikogo nie ma. Nie powinienem opóźniać spraw. Miałem plan, aby wejść do zamku, gdy wioska byłaby już bezpieczna. W młynie jest tajne przejście, do którego dostęp mają tylko członkowie mojej rodziny. Wiedziałem, że postanowiłbyś wejść do zamku zamiast zostać w wiosce. Na oddech stwórcy! Figan, dzięki niech będą stwórcy, ty żyjesz! Izoldo, ty żyjesz? Jak? Co się stało? Nie mam czasu na wyjaśnienia. Jak tylko zobaczyłam, że bitwa dobiegła końca, wymknęłam się z zamku. Niedługo muszę tam wracać. I chcę, żebyś poszedł ze mną, Figanie. Tylko ty. To może być zasadzka. Co? Ja... Co to za mężczyzna, Figanie? Gdyby nie on, Izoldo, nie byłoby mnie tu. Zawdzięczam mu życie. Proszę o wybaczenie, ja... Wymieniłabym uprzejmości, ale w tych okolicznościach... Pani Izoldo, proszę, nie mieliśmy pojęcia, że w zamku pozostał ktokolwiek żywy. Co się dzieje? Musimy wiedzieć. Wiem, że potrzebujecie lepszego wyjaśnienia, ale... Nie wiem, ile mogę wam powiedzieć. Figanie, w zamku szaleje straszliwe zło. Umarli budzą się i polują na żywych. Odpowiedzialny za to mag został pochwycony, ale koszmar nadal trwa. I wydaje mi się, że Connor popada w obłęd. Przeżyliśmy, ale on nie chce opuścić zamku. Widział tyle śmierci wokół siebie. Musisz mu pomóc, Figanie. Jesteś jego wujem. Możesz przemówić mu do rozsądku. Nie wiem, co jeszcze można by zrobić. Król nie żyje, a mój brat jest nam teraz potrzebny bardziej niż kiedykolwiek. Wrócę z tobą na zamek, Izoldo. Och, dzięki niech będą stwórcy. Dziękuję ci, Figanie. Dziękuję. Nie łudzę się, że sam zdołam poradzić sobie z tym złem. Ty za to dowiodłeś swojej potęgi. Izoldo, możemy cię na chwilę przeprosić? Musimy porozmawiać na osobności, nim wrócę z tobą na zamek. Proszę, pośpieszcie się. Będę czekać przy moście. Oto moja propozycja. Wejdę do środka z Izoldą przez tajemne przejście. Można je otworzyć moim sygnetem. Może zrobię tak. Odwrócę uwagę zła, które kryje się w środku i zwiększę twoje szanse na przedostanie się niezauważonym. Co ty na to? Niestety nie wiem. O tej nikczemnej potędze wiem tyle, co Izolda. Serpert i jego ludzie mogą pilnować wejścia do zamku. Jeśli uda ci się otworzyć bramę od wewnątrz, wejdą do środka i udzielą ci wsparcia. Chyba nie ma tu nikogo innego, kto mógłby ci pomóc. Jeśli zdecydujesz się nie iść, sam będę musiał zrobić, co w mojej mocy. Oto mój sygnet. Za jego pomocą można otworzyć drzwi we młynie. Bez względu na to, co postanowisz, najważniejszy jest Emon. Jeśli okaże się to konieczne, po prostu go stamtąd zabierz. Izolda, ja i wszyscy pozostali nie jesteśmy niezastąpieni. Jesteś dobrym człowiekiem. Stwórca spojrzał na mnie życzliwym okiem, gdy przysłał cię do Redcliffe. Jeden głupi plan po drugim. Nie mogę tu dłużej czekać. Pozwól, że cię pożegnam i życzę powodzenia. No super, okej. No to musielibyśmy po prostu wejść, rozpierdolić wszystkich i tyle. Wiatrak. Mapa świata. Tawerna. Świątynia. Dom. Później. Dom. A młyn gdzie? Redcliffe. Laga. Czy to nie tu na pewno?
te przejścia. Ty, młyn to nie wiatrak przecież. No w sumie trochę tak. List miłosny. Dobra, walić to. Chodzimy. Świetnie się sprawdza. Trzeba broń jeszcze zmienić. Gdy trzeba gdzieś wejść, nieprawdaż? Te spory miewają niezwykłe moce. Ciemnie. Ostrożnie z nich. Elegancko. Wyślij mnie. Halo? Jest tam kto? Kto tam jest? Na wszystko co święte, to ty! Nie mogę w to uwierzyć! Na oddech stwórcy, jak się tu dostałeś? Nie sądziłem, że jeszcze cię zobaczę i to tutaj. Rozmawiałeś z nią, więc już wiesz, że otrułem Arla Emona. Z tego co wiem, już nie żyje. Tak? Nawet nie wiesz, co to za ulga. Proszę, wiem jak to wygląda. Otrucie Arla było straszną rzeczą, ale przysięgam, że nie odpowiadam za wszystko inne, co tu się dzieje. Zanim powiem coś jeszcze, muszę ci zadać pytanie. Potem możesz zrobić, co zechcesz, ale muszę wiedzieć jedno. Co się stało z Lili? Chyba jej nie skrzywdzili, prawda? Gdy pomyślę, że mogła zapłacić za moje czyny. Masz rację, powinienem był. Ale błagam, powiedz mi tylko, czy nic jej nie jest. Moja biedna Lili pewnie mnie teraz nienawidzi, o ile w ogóle jeszcze żyje. Co ja narobiłem? A więc znów się spotkaliśmy. Co dalej? Ja wiem, że to wygląda podejrzanie, ale nie odpowiadam za te stwory i zabójstwa w zamku. Gdy to się zaczęło, byłem już uwięziony. Najpierw przyszła tu pani Izolda ze swymi ludźmi, żądając, bym odwrócił to, co zrobiłem. Myślałem, że chodzi jej o otrucie Arla. Wtedy pierwszy raz usłyszałem o żywych trupach. Ona myślała, że przyzwałem demona, by torturować jej rodzinę i zniszczyć Redcliffe. Ona kazała mnie torturować. Nie mogłem powiedzieć nic, co by ją zadowoliło, więc zostawili mnie, żebym zgnił. Kazał mi to zrobić Tern Logan. Powiedziano mi, że Arl Emon stanowi zagrożenie dla Fereldenu, że jeśli się z nim rozprawię, Logan dogada się z kręgiem. Chciałem tylko móc wrócić. Ale on porzucił mnie tutaj, prawda? Wszystko się rozleciało. Nie sądziłem, że tak to się skończy. Stwórco, popełniłem tak wiele błędów. Zawiodłem tak wielu ludzi. Chciałbym móc cofnąć czas i wszystko naprawić. Pragnę tylko, by wszystko znów było jak należy. A dlaczego nie? Byłem zdesperowany, a na litość Andrasty mówimy tu o Ternie Logenie. Dlaczego miałem mu nie wierzyć? U Conora zaczęły pojawiać się pewne oznaki. Pani Izolda obawiała się, że krąg maginów zabierze go na nauki. Chciała, żeby jakiś odszczepieniec, mag spoza kręgu, uczył w tajemnicy jej syna, żeby ten mógł ukryć swój talent. Jej mąż o niczym nie wiedział. Wiem, że Arl jest dobrym człowiekiem. Zastanawiałem się, jak to możliwe, że może stanowić takie zagrożenie, jak twierdzi Logan. Ale i tak to zrobiłem. Ależ ze mnie głupiec. Mam już dosyć uciekania i ukrywania się przed tym, co zrobiłem. Spróbuję to naprawić, jak tylko będę mógł. Kiedyś byliśmy przyjaciółmi. Wiem, że po tym, co zrobiłem, nie mam prawa tak się do ciebie zwracać, ale jeśli kiedykolwiek miało to dla ciebie jakieś znaczenie, proszę, pomóż mi to naprawić. A ja ciebie zdradziłem. I Lili też. Przykro mi. Tak bardzo mi przykro. Proszę cię, błagam. Nie pomożesz mi spróbować choć raz w życiu postąpić właściwie? Jestem za tym, żeby zabić maga. Nie można mu ufać. Jovan ma dobre chęci, ale mag krwi? Trudno mi wierzyć w jego słowa.
Proszę, daj mi szansę. Cóż, spróbowałbym uratować pozostałych w zamku. Na pewno jest coś, co mogę zrobić. Nie dziwi mnie to. Co teraz? Poczekam więc. Jeśli zmienisz zdanie, będę tu. Niech zasiedzi gościu. Zrobię to. Ja mu tam nie ufam, walić go na biznę. Co to jest? Po śmieci. Tutaj nic nie ma. Nie, coś jest. Wstali. Arl Emon. Dobra, desowo. Polecimy dalej. Gdzie już jesteśmy? Jesteśmy chyba w środku, nie? Jak zechcesz. O ja. Elegancko. Nic nie mamy, dobra. Niski poziom umiejętności, zajebiście w chuj. Dobrze. Musimy. Jestem na to zdecydowanie za stary. Dalej, padaj. Ościu. Wieczka. Cyk. Elegancko. Ty, a może... A nie. Nie mam jej. To nic. Pomyliłem się. Co to jest? Jeśli zostanę zmuszona, będę wam. Yeah.
może coś mam na te zmęczenia. Balsam czy coś. No dobra. Nic nie mam na to zmęczenie. Tak uczynię. Zapiszę sobie grę w razie W. I lecimy dalej. Balsam. Kurna, pułapka. Się przyda akurat Lyrium. Jak najbardziej. Okruchy. Weźmy to. Zaczynam. Krzynka jakaś. Piwnica. Pierwsze piętro. Dziedziniec. Podziemia, lochy. Wejdźmy do tych piwnic. Może coś tu jest. Może ja spróbuję? Robi się. Tak. Tak uczynię. Zamek. Dobrze.
A to kto to jest? Ożywieniec jakiś. Dawaj błyski. No nie, jest tutaj, dobra, mam go. Sam kontroluję go. Układy lecznicze. Właśnie jak on zawsze przyda. Bijamy się dalej. Tu byliśmy już. No właśnie. Teraz pierwsze piętro. No to kurne jest. Więc to są nasi goście. To o nich mi mówiłaś, matko. Tak, Conorze. A to jest ten, który pokonał moich żołnierzy. Tych, których wysłałem do odbicia wioski. Tak. A teraz się na mnie gapi. Co to jest, matko? Nie widzę dość wyraźnie. To elf, Conorze. Widywałeś już elfy. Bywały już u nas na zamku. A, już pamiętam. Kazałem uciąć im uszy i nakarmić nimi psy. Żuję godzinami. Mam to wysłać do psiarni, matko? Conorze, błagam, nie rób nikomu krzywdy. Mamo, co się dzieje? Gdzie ja jestem? Och, dzięki stwórcy. Conorze, słyszysz mnie? Odejdź ode mnie, głupia kobieto! Zaczynasz mnie nudzić! Szary strażniku, proszę, nie rób krzywdy memu synowi. On nie odpowiada za swoje czyny. Nie! Nie mów takich rzeczy! Nie chciał tego zrobić. To wina maga, tego, który otruł Emona. To od niego wszystko się zaczęło. To on przyzwał demona. Conor próbował tylko pomóc swemu ojcu. To była uczciwa wymiana. Wszystko zepsuć. On jest mój. Ojciec żyje tak, jak chciałem. Teraz moja kolej, by zasiąść na tronie i wysłać wojska na podbój świata. Już nikt nie będzie mi mówił, co robić. Nikt mu nie będzie mówił, co robić. Nikt. Cicho, stryju. Ostrzegałem cię, co się stanie, jeśli dalej będziesz krzyczał, prawda? Ostrzegałem. Ale nie unośmy się. Ten mężczyzna dostąpi oczekiwanej audiencji. Powiedz nam, po co tu przybyłeś? Jeszcze nie skończyłem się bawić. Nie zmusisz mnie, bym przestał. To chyba próbuje zepsuć mi zabawę, matko. Nie. Nie sądzę. Oczywiście, że nie! Od czasu, kiedy odesłałaś moich rycerzy, nic tylko zabierasz mi zabawki! Szczerze mówiąc, robi się to nudne! Chcę rozrywki, akcji! Ten mężczyzna zepsuł mi zabawę, ratując tę głupią wioskę! I teraz za to zapłaci! Co? O, nieźle. Jestem uzbrojony. Ależ zniszczę.
I uwaga, cyku. Jak zajebiście padli. Figanie! Figanie, nic ci nie jest! Już, już mi lepiej. Mój umysł znów należy do mnie. Błogosławiona niech będzie Andrasta. Nie wybaczyłabym sobie, gdybyś zginął. Sama cię tu przyprowadziłam. Och, ależ jestem głupia. Mówię, że ty zasadzka. Konor nie jest za to odpowiedzialny. Na pewno można go jakoś ocalić. Tak, jasne. Tak. Nic ci nie mówiłam, bo miałam nadzieję, że zdołamy mu pomóc. Nadal w to wierzę. Nie wiem, czy możemy go ocalić. Demony nie słuchają głosu rozsądku. On nie zawsze jest demonem, którego widzieliście. Konor nadal ukrywa się gdzieś tam w środku. I czasem udaje mu się zyskać przewagę. Proszę, ja chcę go tylko chronić. Czy nie od tego wszystkiego się zaczęło? Najęłaś maga, by w tajemnicy uczył Konora. Chciałaś go w ten sposób ochronić. Gdyby odkryli, że Konor ma w sobie magię, zabraliby mi go. Myślałam, że jeśli nauczy się wystarczająco dużo, by umieć to ukrywać, to... Wydaje mi się, że pobiegł na górę, do komnat należących do rodziny. Przemoc go przeraża. Wiem, że to brzmi dziwnie. Mógł uciec do swego pokoju, albo... Nie chcę robić małemu krzywdy, ale... Konor to mój bratanek, ale jest także opętany. Śmierć byłaby dla niego miłosierdziem. Nie, to niemożliwe. Co z magiem? On może wiedzieć coś o tym demonie, prawda? Jeśli wciąż żyje, moglibyśmy z nim pomówić. A więc należy go tu natychmiast przyprowadzić. Nie, nie wiem, na ile możemy mu ufać, ale musimy się przekonać, czy coś wie. Kiganie, mógłbyś go odszukać? Ja spróbuję, ale jeśli będzie się opierał, nie zawaham się go zabić. Niedługo wrócę. Masz szczęście, że po tym wszystkim, co zrobiłeś, wciąż jesteś wśród żywych, Jovanie. Nie przywołałem żadnego demona, pani Izoldo, ale faktem jest, że otrułem Arla. I wtedy wszystko się zaczęło. Ja chętnie pomogę, jeśli pozwolisz. Demon, który opanował Konora, musi zostać zniszczony. Zabicie Konora to najprostsza droga do osiągnięcia tego celu. Jest jednak inny sposób. Mak mógłby zmierzyć się z demonem w pustce, nie czyniąc krzywdy samemu Konorowi. Co masz na myśli? Demon jest wewnątrz Konora, prawda? Nie fizycznie. Demon zbliżył się do Konora w pustce, gdy chłopak śnił. I to stamtąd go kontroluje. Możemy wykorzystać łączące ich więzy, aby odnaleźć demona. Więc możesz wejść do pustki? I zabić demona, nie robiąc krzywdy mojemu synowi? Nie, ale mogę umożliwić to innemu magowi. Zwykle wymaga to pewnej ilości lyrium i obecności kilku magów, ale ja dysponuję magią krwi. Tak, zgadza się. Znam ten rytuał. On wymaga energii życiowej. Bardzo wiele energii. Tak naprawdę to całej energii życiowej. Więc ktoś musi umrzeć? Ktoś musi zostać złożony w ofierze? Tak, a potem wyślemy innego maga do pustki. Ja nie mogę tam wejść, bo będę odprawiać rytuał. Może nie powinienem był o tym w ogóle wspominać. To niezbyt zachęcająca możliwość. Zgadzam się. Ja będę ofiarą. Oddam życie za syna. Co? Izoldo, oszalałaś? Emon nigdy by się na to nie zgodził. Albo ktoś zabije mego syna, żeby zniszczyć to, co kryje się w jego wnętrzu. Albo ja oddam życie, aby mój syn mógł ocalić swoje. Dla mnie wybór jest prosty. Możemy w ogóle ufać temu Jovanowi? Kto wie, co mógłby zrobić, otrzymawszy dostęp do takiej mocy? Niepokoi mnie to. Konora nie można w tej sytuacji za nic winić. Nie powinien za to płacić. To ty jesteś tutaj magiem, nie ja, przyjacielu. To ty miałbyś wejść w pustkę.
Decyzja należy do ciebie. Ocal mego syna, a zostaniesz wynagrodzony. To ci mogę obiecać. Jego życie cenię ponad wszystko. Bardziej nawet niż swoje. Lyrium i więcej magów? Podejrzewam, że będzie ich można znaleźć tylko w kręgu maginów. W takim razie nie ma już o czym mówić. Musimy zrobić coś innego. Tigan wie, co ci obiecałam i będzie mógł przekonać Emona, by ten się z obietnicy wywiązał. Nie wydaje mi się, by mojego brata uradowały wieści, że złożyliśmy jego żonę w ofierze podczas rytuału magii krwi. Mylisz się. Zrozumie, że w ten sposób uratowaliśmy jego syna. Jeśli Connor umrze, pozostanie mu tylko żona, która go okłamała. Jeśli istnieje choćby cień szansy na ocalenie Connora, to tak. Pokładasz nadzieję w tym młodym magu? On otruł Emona. Równie dobrze może zaczerpnąć mocy z twojej krwi i nas zaatakować. Byłby głupcem, gdyby tego spróbował. Nie, jestem gotowa mu zaufać. Oddam życie za szansę naprawienia tego, co zrobiłam. Nadal jestem temu przeciwny, ale to nie moja decyzja. Mój syn czeka na twoją decyzję. Podejmij ją szybko. Kurde, ciekawe. To będzie lepsze. Nie, nie zaufam mu. Proszę, nie. To nie jego wina. Próbował tylko pomóc swemu ojcu. Dlaczego musi przypłacić to życiem? Nie utrudniaj tego jeszcze bardziej, Izoldo. On podjął już decyzję. A kto powiedział, że to właśnie on ma o tym decydować? To ja jestem matką Connora. To ja jestem Arlesą. Tak trzeba, Izoldo. Nie! Nie pozwolę wam na to! Tak nie można! To się nie godzi! Należy to zrobić. Trzeba wyciąć raka. Ruszaj i zrób to szybko! Musimy ocalić Emona i odzyskać zamek. Wytłumaczę wszystko Izoldzie. Okidoki. Czyli musimy znaleźć demona i go zabić. Uki. Nie ma co ufać temu Jovanowi. Frajer wyruchał nas już dwa razy. Dobra. Ale my już się będziemy żegnać, więc dziękuję za obejrzenie. No i do następnego odcineczka. Pa, pa.